Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, doczekaliśmy się zapowiedzi nowej aktualizacji. Dosłownie kilka minut temu wyszedł oficjalnie nowy Brawl Talk i dzisiaj sobie go omówimy. Wraz z nową aktualizacją od razu mówię, że nie wiem kiedy ona będzie, tylko wiem, że za 8 dni kończy się dotychczasowy sezon Świąteczna Ucieczka. Zostanie dodany nowy chromatyczny zadymiarz, 7 nowych skinów oraz powrócą do sklepu skiny z okazji chińskiego nowego roku. Co tydzień będą dodawane do gry 2 nowe gadżety oraz zostaną dodane animowane emotki do 6 nowych postaci. Ale zanim zaczniemy omawianie wszystkich nowości, strzelcie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie nowego chromatycznego zadymiarza. Oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kontentu z gry Brawl Stars, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo w tym roku lecimy po milion, a teraz przyszedł czas ogłosić wyniki konkursu na 2 razy Megaboxa. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie jakieś skiny z moim kodem, a nowy skin w sklepie będzie teraz coraz więcej, nagrywajcie to i podsyłajcie mi na mój e-mail kotfarel@gmail.com. Jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa, więc koniecznie sprawdźcie swoją skrzyneczkę, jeżeli wasz krótki film pojawił się u mnie na odcinku. Jeżeli jeszcze mnie wspieracie, no to klikajcie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdźcie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Dzięki temu kodzik wam się automatycznie wpisze do sklepu. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień. Wszystkich aktywnych graczy, którzy mają 24 tysiące pucharków, zapraszam do mojego klubu The Farel Team, który aktualnie jest chyba 11 w Polsce. Zbieramy kozacką ekipę, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, atmosfera w klanie jest naprawdę przecudowna. Wbijajcie też na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Są już dostępne wszystkie rozmiary. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Hello and welcome to Brawl Talk and to the first update of the year. Now, Ryan, what the heck are you doing? Well, Danny, I'm so glad you asked, because in this update, we are going to space! Now suit up. Not again. Perfect. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! No to po tym krótkim wstępie zacznijmy omawianie Brawl Talka. Może zacznijmy od pułkownika Rufsa. Jest on kapitanem statku kosmicznego i mistrzem strategii. A tak poza tym jest to zwykły pies. Przypomina mi trochę mojego psa joysticka. Sami zobaczcie. Jego podstawowy atak to wystrzeliwane w tym samym czasie dwie laserowe kule, które odbijają się od ścian, tak jak w przypadku postaci Rico. Jego ultimate atak polega na tym, że z kosmosu, a dokładnie ze statku kosmicznego, spada na nas rzut zaopatrzenia, który zadaje atak wrogim jednostkom i wypada z niego tarcza, która działa jak soczek w trybie showdown. Pułkownik Rufus jest zadymiarzem pomocniczym, który w tym sezonie otrzyma też nowy skin Ronin. W dosłownym tłumaczeniu z języka japońskiego słowo Ronin oznacza człowieka falen, który tak jak ona toczy się dokąd wieje wiatr, dokąd powiedzie go los, rozumiecie? Sam osobiście uważam, że ten skin jest mega fajny i z pewnością będziemy mogli go odblokować, kiedy ukończymy nowy karnet. Lecimy dalej z kolejnym skinem, prosto z głębi kosmosu, kosmiczny OX Bull, który wygląda rewelacyjnie. Bull w czerwonym kosmicznym kostiumie i jego shotgun jest teraz bronią laserową. Ciekawe, czy grafika jego podstawowego ataku też została zmieniona na jakąś bardziej kosmiczną, laserową, wiecie o co mi chodzi? Daję temu skinowi tak 8 na 10. Navigator Collect. Powiem wam, że nie sądziłem, że Collect dostanie teraz skina, bo już miała jeden wariant, a teraz jest ona nawigatorem, który trzyma w ręku jakiś iPad nawigacyjny na twarzy, a dokładnie na oku ma taki detektor, coś jak było w Dragon Ballu, który mierzy siłę wojownika w jednostkach ki, rozumiecie? Każdy, kto oglądał Dragon Ball Z, będzie wiedział, o czym mówię. Także jeżeli oglądałeś DBZ, zostaw łapkę, byczku. Daję temu skinowi 7 na 10, bo mi się tak średnio podoba. A teraz przyszedł czas omówić najlepszy skin do Spike'a. Czarny Pan Spike. Czyli nasz kartusik już nie jest taki śliczny i uroczy jak zawsze. Teraz jest przedstawiony w postaci czarnego charakteru, który bardzo przypadł mi do gustu. I daję mu 10 na 10. Do gry zostanie też dodany nowy skin do Karla, którego będziemy mogli kupić za gwiezdne żetony. Nazywa się on Ciemna Fala Karl. Za mocno nie różni się od zwykłego Karla Pirata, dlatego daję mu tylko 5 na 10. A z racji tego, że zbliżają się walentynki, do gry zostanie dodany specjalny walentynkowy skin do Lu.
gładki Lou. Lou jest przedstawiony tutaj w postaci eleganckiego piosenkarza, z pewnością romantyka, który śpiewa przecudowne serenady pod oknem swojej wybranki, aby ją oczywiście zauroczyć. Ja też chciałem w taki sam sposób poderwać JJ-ka, no ale niestety nie potrafię śpiewać i przez to prawie dostałem doniczką w głowę. Więc musiałem się zamknąć i zastanowić nad innym bajerem. Nie no, oczywiście żartuję, to jest taki mini joke. Lecimy dalej do gry. Do gry będą dodawane co tydzień dwa nowe gadżety do nowych zadymiarzy, więc jestem mega zadowolony. Oraz Nita, Piper, Jessie, Pam, Spike oraz Bibi dostaną animowane emotki. Wiecie, te, po których kliknięciu emotka coś tam gada. W sklepie pojawią się też plakietki z okazji nowego chińskiego roku, więc jak ktoś lubi takie plakietki, to może sobie kupić. Na sam koniec Ryan i Dan mówią do nas: do zobaczenia w marcu, albo niebawem, albo w marcu. Także chłopaki ewidentnie dają nam znać, że może coś do marca się wydarzyć w Brawl Stars, tylko ciekawe co. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pomysły, sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Piszcie wasze przemyślenia dotyczących zbliżającej się aktualizacji. Może coś ciekawego jeszcze Supercell do nas przygotował? Nie wiem. Ja bym chciał, żeby do marca jeszcze była jakaś jedna mini aktualizacja, która by wprowadziła na przykład jakiegoś nowego zadymiarza, albo nowe jakieś skiny, albo nowy tryb, albo nowe mapy. Cokolwiek, że było, żeby ta gierka żyła, w sumie tak żyje. Ja jestem zadowolony z kontentu Brawl Stars. Mam nadzieję, że wy również. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Na dzisiaj to już by było, moi kochani, tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Hello and welcome to Season 5 Space Cats! And we are releasing our first cat brawler named Kit. Oh, it seems we got a replacement. It seems that the new brawler Kit has been replaced by Colonel Ruffs! Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the colonel of the Star Force spaceship. He is a master strategist, our newest chromatic brawler, and a dog? Now, for Ruff's main attack, he shoots two parallel projectiles that, when it hits a wall, it bounces. So it's kind of like Rico's, but a bit different because it's two at the same time, so you can have, like, interesting results. Colonel Ruff's is a support brawler, so for his super, he brings down a supply drop from space that can damage enemies when it lands and brings power up for your team. And for the Star Force season skins, we have Daryu-1, you can see the name there, and Ronin Ruffs. Also coming in the update, we have new Lunar New Year skins, and they're space themed. They are Space Ox Blue, Navigator Colette, and Dark Lord Spike. Keep an eye out, because 2019's Lunar New Year skins are available for the last time. And we are also getting a new Star Point skin, which is Dark Tide Carl. Also coming on Valentine's Day, we have a skin called Smooth Lou. Championship Challenge is back. The first one is coming to you in February. And if you pass this first stage, you can continue playing the championship through the game.